Cześć, z tej strony Budgra. W dzisiejszym odcinku długo wyczekiwany Lil Uzi Vert. Zanim jednak przejdziemy do fitów naszej gwiazdy, chcemy Was poinformować o tym, że polska marka Heels z okazji trzeciej rocznicy swojego istnienia wypuszcza stałą kolekcję, która przez cały czas będzie dostępna na ich stronie. Czas wysyłki itemków z tej kolekcji wynosi tylko jeden dzień roboczy, więc nie trzeba czekać tyle czasu, co w przypadku preorderu. Jest to ich najnowsza linia Basic, dostępne będą trzy kolorystyki bluz, koszulek oraz dresów z naszywką przezroczystą Heels. Z tego co wiemy, to Heels dosyć długo pracowało nad stworzeniem idealnych oversize'owych krojów, co jest najważniejsze w Basicach. Tutaj mamy oversize'owe Basiki, które pasują dosłownie na każdego. Wszystko jest od podstaw szyte w Polsce z najlepszych materiałów produkowanych specjalnie na zamówienie Heels. Tak więc jeśli szukacie super basiców w bardzo dobrym stosunku jakości do ceny, to wbijajcie jutro o godzinie 20 na heelswear.com, a my teraz przechodzimy do odcinka. Pierwszy film pochodzi z klipu Reply, gdzie Lil Uzi Vert dograł gościną zwrotkę. Mamy tutaj czapkę Mitchell & Ness, Chicago Bulls, $140, czyli 520 zł. Bluza Young Thug King Spider, jest to hoodie, był dostępny na Greylet za $300, czyli 1100 zł. Spodnie ma 2550 dolarów, czyli 9400 zł, oraz buty Nike Air Jordan 11 Retro Retail 880 zł, z drugiej ręki około 1300 zł. Na kolejnym ujęciu mamy również czapkę Mitchell & Ness $140, co nam daje 520 zł. Następnie kurtka Saint Laurent 4960 euro, czyli 2600 zł, oraz spodnie Louis Vuitton $1000, co nam daje 3700 zł. Z tego klipu mamy jeszcze jedno ujęcie, czapka Travis Scott New Era Houston Astros Cup $40, 150 zł, jest aktualnie wyprzedana, oraz kurtka Louis Vuitton za 6900 euro, czyli 30300 zł. Na sam koniec zostały nam buty również Louis Vuitton, $1390, 5150 zł i są wyprzedane. Przechodzimy do następnego klipu, w którym wyróżnimy tylko jeden outfit i od góry bluza pochodzi od jakiegoś projektanta, Kamila Abbasa. Znaleźliśmy ją na Vinted za $20, czyli to są na pewno jakieś po prostu tanie itemki, ale na pewno ciężkie do znalezienia. Spodnie są od Saint Laurent, jest to model damski, on kosztuje 2157 zł. I buty to Nike Air Jordan 6 Retro w kolorystyce Infrared, wydanie z 2019 roku, retail wynosił 849 zł. Następny klip to That's a Rag, t-shirt Jopa Gutier, tak mam nadzieję, że się to czyta, $400, co daje jakieś 1500 zł. Bluza pochodzi od Missy Miyake, $275, co daje w przeliczeniu jakieś 1000 zł. Pasek pochodzi od marki Dior, on kosztuje $730, co daje jakieś 2730 zł. Spodenki Capital 2007, $375, jakieś 1400 zł. I buty mamy od Diora, model B24, 870 euro, czyli jakieś 3830 zł. Na ekranie macie kolejny wcik z tego klipu i od góry koszulka Maison Margiela. Niestety tutaj nie znaleźliśmy nigdzie retailu, więc tylko patrzymy na cenę, która jest na przykład na Greylet i tam można było znaleźć ją za $250, czyli jakieś 925 zł. Dalej pasek od Chanel, $925, czyli 3420 zł. Spodnie są od marki Undercover, $220, czyli 800 zł, niestety wyprzedane, bo jest to kolekcja z 2015 roku. I buty od Prady, $629, czyli 2330 zł. Taką cenę znaleźliśmy na eBayu. Ostatni ficik z tego klipu, koszula Jepa Gutier, $585, czyli 2160 zł. I to jest również cena z Greylet, bo niestety nie możemy nigdzie znaleźć retailu tej koszuli. Ale myślę, że retail powinien być w ogóle podobny do tej ceny, nie? Dalej mamy tutaj widoczny zegarek. Jest to zegarek marki Richard Mille. Ten zegarek kosztował aż, kosztuje 740 tysięcy złotych. Warto dodać, że na tym zegarku znajduje się białe złoto. Czas na ostatni outfit z klipu o nazwie Free Uzi. Czapka Chicago Cubs New Era, $39, co nam daje 145 zł. Następnie kurtka marki Prada, $1475, 5455 zł, jest aktualnie wyprzedana. Spodnie od Amiri, skinny jeans, 3150 zł, to jest retail. Aktualnie są na Witkacu na promocji za 1575 zł. Mamy tu jeszcze buty Prada w kolorystyce neon yellow, retail $745, 2755 zł. Całkiem fajne te buty ogólnie.
ale teraz przechodzimy do zdjęć. I mamy pierwsze zdjęcie widoczne na ekranie. I tutaj lecąc od góry mamy bluzę od marki Human Made, która kosztuje $269, czyli jakieś 1005 zł. Dalej mamy spodenki również od tej samej marki. Są to spodenki do Muay Thai, $240, czyli jakieś 900 zł. No i klapki od marki Visbeam, one kosztują 675 euro, czyli niecałe 3000 zł. Na następnym zdjęciu widzimy Lilu z jego bluzie od Louis Vuitton, nie znamy retailu, ale na Greyle ceny zaczynają się od około $1200, czyli jakieś 4500 zł. Pasek tej samej marki, cena w przeliczeniu to około 5000 zł. Spodnie Hysteric Snake Denim, ceny są różne, są to vintage'owe spodnie, które aktualnie chyba nie są już produkowane. Modele z lat 80. i 90. można dostać średnio w okolicach 1000 zł. Buty Adidas Easy Quantum, retail $250, co nam daje 940 zł, sold out. To było wszystko na dziś, odwiedzajcie nasze profile społecznościowe, wbijajcie na Instagram Norberta, onenorbi oraz na mój Instadomin. Piszcie w komentarzu, czy wolicie gwiazdy polskie czy zagraniczne, chodzi mi głównie o artystów, ale również mogą być sportowcy, a także postacie z innej branży. Do zobaczenia, cześć! Cześć!